Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym audiologu. Ja jestem Nikodem i dzisiaj mam dla was historyjkę o chłopcu w majtkach. Pewnego dnia zaspałem na spotkanie ze znajomą, więc zerwałem się z łóżka krzycząc: mamo, zaraz się spóźnię! Szybko zjadłem śniadanie, zadzwoniłem, że trochę się spóźnię i się ubrałem. Nic nie wskazywało, że coś się wydarzyło lub miało się wydarzyć. Doszedłem pod furtkę znajomej i ta wychodzi z siostrą. Dodam, że mieliśmy jakieś 8-9 lat, także byliśmy dziećmi. Jej siostra się mnie spytała, czy to są takie krótkie spodenki, czy po prostu mam gacie na sobie. Spojrzałem w dół i zaczęliśmy się śmiać, że przyszedłem w majtkach. Pobiegłem więc do domu i powiedziałem, że spodnie zapomniałem założyć. Wszyscy w domu w śmiech, ale nie zwracałem uwagi na to, bo szybko założyłem spodnie i poszedłem się bawić. Tyle z dzisiejszego audiologa. Jeżeli chcielibyście więcej, to pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz suba. A ja lecę dalej. Trzymajcie się ciepło, na razie. Cześć!